Hej, cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie i będziemy mieli bierzemy Sinseya. Sporo fajnych nowości udało mi się zamówić i przy okazji zapraszam Was do zostawiania łapek w górę i subskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Zaznaczę, że wszystkie informacje, czyli to co zobaczycie w tym filmie, moje wymiary, kolczyki, czy to co mam na ustach, zawsze jest w opisie filmu, także tam Was oczywiście odsyłam. A teraz skupmy się już na tym, co mam na sobie. Sweterek możecie kojarzyć z poprzednich Mierzymy Sinseya, tak, bo było ich parę, tych odcinków na przestrzeni ostatniego czasu, więc nie będziemy się rozwodzić. Emeczka bardzo fajnie wygląda i serdecznie polecam. A jeśli chodzi o spódniczkę, to jest to już zupełnie inny klimat. Bardzo, bardzo fajna, satynowa, czyli też hit tego sezonu. Akurat tutaj w takie kropki, coś takiego. Bardzo fajnie dopasowana na górze, zapinana na zameczek. Bardzo ładnie ona wygląda. Ja akurat wystylizowałam ją tak trochę po jesiennemu, czyli właśnie do sweterka, ale również możemy ją wystylizować do na przykład jakiejś dopasowanej bluzeczki, tak wiecie, na elegancko, na wizytowo, do szpileczek, do jakichś sandałków na słupku, których ja aktualnie nosić nie mogę. Bardzo mi się podoba to, co widzę. I oczywiście ja tutaj założyłabym klasycznie trampki, jakieś wansy, konwersy, cokolwiek. Do tego nereczka lub plecak, duża oversize'owa ramoneska i ja w ten sposób właśnie bym się zaprezentowała, ale Wam już pozostawiam do decyzji, co byście założyli do tych rzeczy. I tak mówiąc o tej stylówie, ja mówię, kurczę, dawaj, kochanie, robimy tą stylówkę. No i Pawełek mi pomógł, przyniósł mi moją kurtkę, założyłam w tym czasie buciki, moje wansiki. I tutaj od razu pokazuję Wam również nowość Sinseya, taką oto torebeczkę. Ona w ogóle tak śmiesznie jest zapinana, że nie musimy się specjalnie męczyć, bo ten efektowny taki łańcuszek, również zapinaną torebkę, co nie jest takie super łatwe. Możemy ją sobie doregulować, bo jest na długim pasku. Ale tak właśnie Asia by wyszła z domu i to jest totalnie moja stylóweczka, czyli bardzo fajny, modny fason sweterka, do tego super satynowa spódnica, ale jednak z twistem. Fajnie, że ma te rozcięcia po bokach, bo ja lubię takie rzeczy. I do tego właśnie trampy, wielka ramoneska, torebeczka, idziemy. Przyszła do Was dresiara z Yale. Proszę bardzo, jestem trochę jak Blair Waldorf, tak. Właśnie skończyłam po raz drugi oglądać plotkarę i ona bardzo chciała iść na Yale, a się tam nie dostała. Fajny dresik, aczkolwiek powiem tak, jeśli chodzi o mnie, no to spodnie musiałabym zamówić większe, bo ja po prostu nie lubię tak bardzo dopasowanych. Nie wygląda to źle, bo tu mam podgląd w lustrze i wygląda to naprawdę całkiem spoko, ale to jest emeczka i jakoś do mnie ten dres nie do końca przemawia. Po prostu ja jak dres, to musi być bardziej oversize'owy, aczkolwiek kolorystyka, tutaj detale, to jest taki, widzicie, bardziej, jak ja to nazywam, dywanikowy nadruk, ładne hafty, ładnie się to prezentuje i spokojnie to jest taki dres, że właśnie możemy założyć jakąś kurtawę na to, białe sneakersy, nera i idziemy. Naprawdę super i tutaj fajnie też przełamują te kółka, które mam założone, tą całą stylówę. Podoba mi się to, co widzę. No, tylko po prostu w większym rozmiarze akurat bym zamówiła, ale tak też nie jest źle. W związku z tym, że tak, jak jesień, to i za chwilę zima, więc mamy kurteczkę taką już, powiedzmy, że na lekką zimę spokojnie możemy sobie taką kupić. Aczkolwiek przypuszczam, że nawet ja to bym zimą ją nosiła. Mierzę akurat rozmiar L, ona mocno szeleści, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Dodatki ma srebrne, ma taki porządny, gruby zamek. O, ale mamy też zakrywany, więc akurat ja czegoś takiego nie lubię, bo o tyle, o ile fajnie to wygląda, o tak, dla stylówki, to jest proces, wiecie, najpierw zamek, potem zakrywamy, znamy za dużo roboty, ja jestem wygodna, wiecie. Raz, dwa, trzy i już. Kieszenie w środku mają polar. Więc dla zapominalskich i dla osób, które nie noszą rękawiczek, super opcja. Możemy sobie iść i mieć ręce właśnie w kieszeniach. To od góry to też są kieszonki. To nie są atrapy, więc fajna, funkcjonalna kurtka w bardzo ciekawym takim błotnym kolorze, tak to nazwę. Szkoda tylko, że nie ma jakiegoś kapturka tutaj,
aczkolwiek zauważyłam właśnie, że bardzo dużo sieciówek w nowych kolekcjach ma właśnie tego typu kurteczki pudełkowe, tak? O takim fasonie i tutaj też sobie wzięłam, pospinałam, ale nie zaznaczyłam Wam, że są właśnie gumeczki, możemy sobie bardziej to zbluzować, jeszcze bardziej to zrobię i wtedy zobaczymy. O, i teraz ta kurtka jest bardziej po prostu dopasowana do sylwetki i tutaj nie będzie nam wchodziło zimne powietrze w razie czego. Kurczę, fajnie to nawet zrobiło stylówę, zobaczcie. O, ja założyłam tą taką brązową kurtkę do szarego dresu, ale powiem Wam, że fajnie, podoba mi się to. I tutaj ja nie zawsze... dostrzegam mały minus, dlatego że zamek nie dochodzi do samego końca. I tu mamy po prostu w ten sposób zapinane, więc minus czy plus, może plus, bo wtedy nie będzie się to brudzić tutaj, wiecie, od podkładów. A dajemy tutaj jakiś szal duży. Fajne. Fajna kurtka, ciekawa, są chyba w innych kolorach, ale to sobie zaglądajcie na stronę, jak Was interesuje. Tyle tylko, że ja chyba jednak zamówiłabym emeczkę. Tak mi się wydaje, że ta L-ka jednak, chociaż w sumie, nie jest zła. Naprawdę spoko kurtka. Przypuszczam, że jakbym pracowała w jakimś korpo, albo w biurze, albo była panią asystentką jak kiedyś, no to taka stylowa jak najbardziej by się sprawdziła. Teraz nie wiem, musiałabym się chyba delikatnie zmusić, żeby coś takiego założyć. Ja to nazywam, jeśli chodzi o dół, takie dorosłe spodnie. I tak, one rzeczywiście takie są, raz, że są w kratkę, raz, dwa, że są w takim fasonie, którego ja raczej nie noszę. Prosty krój, tutaj kieszenie tak po skosie skrojone i one z tyłu mają gumkę, która bardzo fajnie się dopasowuje. Nie fajnie wyglądają na sylwetce. Ja nie mówię, wiecie, że ten strój jest zły. Po prostu ja czuję się jak przebrana Asia, a nie taka, wiecie, Wasza na luzie Asia, która jest tutaj z Wami na kanale. Zaś body, bo to akurat jest body, w ogóle to jest emeczka i to jest też emeczka, też fajnie bardzo wygląda i pięknie ten dekolt, tutaj mój biust bardzo ładnie się prezentuje, jednak ta M-ka chyba dla mnie jest za bardzo ścisła, po prostu nie jestem przyzwyczajona do tak dopasowanych rzeczy. Tu oczywiście tył, każda fałdeczka, nawet najmniejsza, więc nie, albo L-ka, albo w ogóle, jeśli chodzi o mnie. Fajnie to wygląda, ale jak już mamy taki klimat bardziej dorosły, no to dobra, to sobie jeszcze postylizuję, wskoczę w buty, wezmę coś na górę i do Was wrócę. Jestem, wracam, poubierałam się, aha, włosy, dobra, włosy. Okej, powiedzmy, że jestem. Tu gdzieś będą mi, o, dobra, o, teraz ładniej, dobrze. Słuchajcie, buty. Buty tego typu, może nie błyszczące, ale podobne. Tylko po prostu, powiem Wam jakie. Niskie martensy, czarne, ostatnio były w Zarze i właśnie widziałam, że dziewczyny je stylizują tak na street fashion. Może niekoniecznie do takich spodni, ale już do takiej kurtki jak najbardziej. No ale tak, to nie jest Zara, to nie jest martens, to nie jest taki but, a ten but totalnie mi nie siedzi, nie ukrywam. To nie jest kompletnie moja stylowa. Nie wiem, co mnie trzepnęło, brzydko mówiąc, że ja je zamówiłam. Wybaczcie, nie powiem nic pozytywnego na ich temat. Są niewygodne. Ja mierzę rozmiar 39 i znowu musiałabym mieć większe. Nie. Więcej o nich nie mówię, bo po prostu nie chcę hejtować, czy wiecie. Ale kurtka, słuchajcie, to jest emeczka. Bardzo fajna i powiem najpierw o plusach, a później o minusach. Bardzo fajnie wygląda, jest oversize'owa. Tu ma taką śmieszną kieszeń, do której raczej nic bym nie wsadziła. Ma taki srebrny zamek. Już zapinamy ją i Wam zaprezentuję, jak ona będzie wyglądała zapięta. O właśnie, tak. I ona jest taka, widzicie, na skośkę. Trochę... ona ma być taką ramoneską, właśnie dużą, oversize'ową, ale materiałową ramoneską i bardzo fajnie, jak to jakiś farfocel. Bardzo fajnie wygląda, niestety właśnie farfocel różne przeciąga. Jest przedłużana, więc dość spoko, ale widzicie, że ona jest oversize'owa o z zamiarem już takim, ponieważ to jest ameczka, a dość spora wypada. Ja tutaj widzicie, że mam duży luz, więc spokojnie sweter czy bluza na luzie by tutaj weszło. Ja od razu rozepnę, bo wiecie, ta bluzka, która jest pod spodem, to body jest sztuczne.
i to też nie jest żadne naturalne, więc ja się tutaj gotuję. Ale minusem, zdecydowanym minusem jest to, że jak wzięłam i ubierałam ten ciuch, tą kurtkę, to mówię, co tak, wiecie, hałasuje. A tu nie ma żadnych szlówek. I to po prostu było porozpinane i był taki dźwięk. I po prostu to Wam się może, od razu mówię, że to Wam się może rozpinać, no bo mi się właśnie rozpięło i teraz zapnę i to tak, zobaczycie, o, tu nie będę się męczyć. Tutaj zobaczcie, że to tak dziwnie starczy, a nie ma gdzie tego wsadzić, nie ma takiej szlówki, więc niestety, ale to nie do końca mi się podoba, więc ta kurtka dla mnie przez te takie detale nie, a buty to totalnie nie. Idę się przebrać, bo się nie czuję. To miało być mierzymy takie bardziej jesienne, a to jest według mnie już typowo zimowa stylowa. Zobaczcie, jak ona wygląda. Mam sweterzycho, taki w rozmiarze M, w taką, ni to zebrę, ni to jakieś centki, właśnie z takim golfem, półgolfem. Wiecie, że ja nie lubię tego typu rzeczy, ale byłam bardzo ciekawa tego sweterka. No i całkiem spoko, jedyne co, to on nie ma w składzie wełny, bo to sprawdziłam, a znowu gryzie. Więc niestety, ale dla tych delikatnych to na pewno nie będzie pozycja. A teraz jeśli chodzi o spodnie, no to są takie owoskowane, z takiej ekoskórki jakby. To jest emeczka i to jest emeczka albo 38. Nie wiem, jak to by tam się rozmiarówka miała. Mamy tutaj gumkę, mamy kieszenie, które o, w ten sposób się prezentują. I naprawdę całkiem spoko spodnie. Widzicie, że są dość dopasowane, a ja z moim chorym kolanem spokojnie je założyłam, więc tutaj nie ma żadnego problemu, aczkolwiek widzę, że one troszkę większe wypadają, więc dla zainteresowanych spokojnie możecie rozmiar mniejsze zamawiać, bo wtedy będą chyba jeszcze lepiej wyglądać. I to tak fajnie równoważy tą stylówkę. Nawet jak ten sweterek jest tak puszczony, to wygląda całkiem spoko, bo te spodnie mają inną fakturę, więc to się równoważy, ale sprawdzimy oczywiście również opcję z podwiniętym swetrkiem i też nie wygląda to źle, uważam, więc tak się prezentuje. Zupełnie inne wydanie. Słuchajcie, w ogóle ten odcinek jest pełen nowości, różności i chyba jednak nie jest to klimat dla mnie. Ja się nie czuję w takich rzeczach. Dla mnie to jest chyba trochę za poważne. Jak ja już takie rzeczy wybieram, to chyba w innej kolorystyce, wiecie? I może dlatego teraz to jest dla mnie tłumacz. Ja już się nieswojo i dziwnie czuję. Ale ja tak mam. Jesień, zima, kurteczka, tak. Zgaszony róż, brudny róż, taka kolorystyka. Była podobna kurtka, znaczy się w podobnym kolorze już w innym filmie, tylko w fasonie takiej bardziej koszuli. A tutaj mamy pudełkowy fason. I bardzo fajnie ona się prezentuje. To jest taki bardzo klasyczny model kurtki. Mamy też możliwość spięcia sobie gumeczką. Już tu zrobię, więc zobaczymy, jak to się wtedy będzie prezentować. O! I jest podobnie co z tą brązową kurtką. Też bardzo fajnie. I tutaj nie będzie nam wchodziło zimne powietrze. Powiem Wam, że tak, mi się dużo bardziej podoba niż przed chwilą. Mamy kieszenie i tutaj zamek również mamy do samego końca, więc możemy, ja tak robię, żeby nie ubrudzić, wiecie, więc możemy właśnie zapiąć, nie potrzebujemy jakiegoś szala, ale możemy mieć też tak rozpięte i wiecie, właśnie jakiś szalik tutaj dołożyć, naprawdę spoko, spoko opcje. I to jest ameczka, bo nie wiem, czy wspominałam wcześniej. Kochani, sukienki tego typu były bardzo modne na wiosnę, lato i chyba też w poprzednim sezonie, ale tak wiecie, nie do końca się tym interesowałam, dlatego że to nie jest fason dla mnie, jak wiecie, taki dopasowany bardzo, czarna, klasyczna sukienka z długim rękawem, z bardzo efektownym rozcięciem na udko. I słuchajcie, to rozcięcie jest w idealnym miejscu. Nie jest za wysoko, nie jest za nisko. Tutaj jest taki klin wprowadzony, żeby to właśnie w ten sposób się układało. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Nie ukrywam, nie jest to moja stylowa. Owszem, wygląda to bardzo seksownie. Fajnie, że nie ma dekoltu, ale jest to rozcięcie i wszystko tutaj jest, wiecie, zrównoważone. Bardzo ładnie wyglądają właśnie nasze linijki tego typu do takich sukieneczek, bo to tak robi stylizację. Do tego możemy założyć sneakers, no możemy założyć
buty na obcasie i zawsze ta stylowa będzie fajnie wyglądała. Ja za chwilę wskoczę w moje Vansy, na to nałożę marynarę i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Kurczę, coś tu nie poszło. Nie ukrywam, że coś tu nie poszło, więc tą marynarkę założę może też do następnej stylóweczki i zobaczymy, może będzie lepiej, bo marynarka ma potencjał, jest fajnie skrojona, to jest ameczka, to też jest nowość w Sinseju. Tutaj mamy oczywiście do rozcięcia, pamiętajmy, żeby to rozcinać, mamy takie coś takiego, ale tak, ściągnę to i w tej chwili prezentuje się to tak ze sneakersami. No i teraz super, nie? Jakakolwiek nereczka, ta moja z Adidasa, czy nawet czerwona, ramoneska, skórzana i heja banana, że tak powiem. Fajnie to wygląda. Gdybym gdzieś wychodziła, o, na jakieś imprezki albo gdziekolwiek bądź, planowałabym cokolwiek, to sobie zostawiła tą sukienkę, bo bardzo ona mi się podoba. Naprawdę. I tak, chciałoby się powiedzieć, a miało być tak pięknie. No właśnie, skupmy się najpierw na koszuli, która jest bardzo fajna, z takiego innego materiału. Pierwszy raz mam coś takiego na sobie, z bardzo ładnymi guziczkami, które są takie bardziej złote niż srebrne, ale bardzo ozdobne. Fajny fason ma ta koszula, to jest ameczka, a ona jest taka oversize'owa. Bardzo mi się podobają takie rzeczy, bo to jest taki klasyczek, do wszystkiego możemy ją założyć, do jeansów, do spódniczki i tak dalej. Przydatna rzecz w szafie, nie ukrywam. Z tego co widzę, tutaj jest guziczek, więc możemy sobie ją zapewne podwinąć. Zobaczmy, bo jeśli jest guziczek, to znaczy, że jest też ten paseczek w środku, który, o właśnie, widzicie? Zobaczcie, też całkiem spoko. Inaczej, prawda? Możemy sobie ją oczywiście mocniej podwinąć lub tak jak ja. Fajnie to wygląda, zawsze coś innego, bardziej na luzie, na sportowo. Ona też wyciągnę ją z tej spódniczki i jest właśnie o w takim fasonie, więc widzicie, jest oversize'owa, szeroka, pudełkowa, tu z rozcięciami po bokach, więc jak na przykład mamy ochotę wsadzić pod stanik w ten sposób, to prezentuje się to tak i ten tył zawsze inaczej będzie nam się układał wtedy, nie? Chyba fajniej nawet, tak inaczej. No ale dobra, miało być tak pięknie, odnosi się niestety do spódniczki, która ma błędy i zobaczcie, na czym polegają te błędy. Tutaj mamy przeszycia. O, jak ja tak naciągnę, bo ona jest w ogóle, to jest ameczka, ale jest dość luźna na mnie, to widzimy, że to powinno chyba tak schodzić, nie wiem. Coś tu chyba z tym szyciem, bo tutaj jest jeszcze inaczej, widzicie? Ona w ogóle jest źle tutaj odszyta. Wiadomo, że te rzeczy są tańsze, więc czasami zdarzają się takie sytuacje i na ilość rzeczy, które ja ostatnio zamówiłam, to tak naprawdę ta jedna, jedyna jest z defektem i co lepsze, właśnie przygotowałam ją do ostatniej stylizacji, więc tak trochę, kurczę, to wrażenie zostanie na koniec nie takie, jak być powinno, ale powiem Wam, że gdyby nie miała tych błędów, to te fajne tutaj rozcięcia, one są bardzo modne, w ogóle ta ekoskóra jest matowa, więc nie powiem. Podoba mi się sama w sobie spódniczka, właśnie jest taka wygodna, bo możemy sobie ją dopasować. Ja chyba powinnam mieć może rozmiar S, żeby ona inaczej jednak się tutaj układała, może to kwestia tych błędów. Nie mam pojęcia, w każdym razie taki total look black. Właśnie dopasowałam do tej stylóweczki moje niskie Vansy na platformie, więc właśnie to jest totalnie moja stylówa. Tak, zdecydowanie bym poszła na jakąś imprezkę rodzinną, czy na randkę z mężem. Super, naprawdę, nawet na zakupy, bo czemu nie, przecież. Dajcie znać, kochani, w komentarzach, co Wam najbardziej wpadło w oko i czy lubicie moje mierzymy z Sinseja. My, kochani, widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!